Siemanku widzowie, dzień dobry. Dzisiaj spontanicznie, znaczy nie spontanicznie, bo się umawiałem, ale oczywiście budzik mi zadzwonił. Będę dziarał szyję u Matiego. Coś tu stworzymy. Coś się tworzy, coś robimy, ja się boję tego bólu, bo ponoć szyja strasznie boli. I nie chciałem żadnych takich jakichś zwierząt, czy tam czaszek, czy coś, tylko mi się podobają wzory. I tutaj parę projektów właśnie teraz Mati tworzy. Coś będziemy dziarać, tylko jeszcze nie wiadomo co. To jest najlepsze. Ale właśnie takie typu wzorki tutaj całą szyję, bo już planowałem od dawna, ale się zebrać nie mogłem. I dzisiaj jest ten dzień. Więc trochę się pośmiejecie, bo to pewnie będzie napier. Mam nadzieję, że przeżyję to. Nie, że tam nie zejdę, nie? Na łóżku, bo będzie przypał. Tu przeżyłem, ale ledwo. To tak bolało. Mam nawet film z tego, jak robiłem też. To tak bolało strasznie. Masakra. Coś tam wszędzie, dobra, drukujemy. Drukujemy. Przymierzamy. Przymiarka. Oczyszczamy szyję, ale się boję, nie? Będzie dobrze. Na rowerze zanim się wywalę, to nie myślę tak o tym zawsze. Mówię, jadę, a wiem, że coś może nie wyjść, ale i tak to robię, nie? Też jest gleba, ale ona jest taka adrenalina, że aż tak nie czuć. Ja pierdzielę. Tu są dwa elementy w ogóle już wycięte, żeby równiej odbić, bo ciężko odbić jeden na szyi. Ja jestem ciężkim człowiekiem, tu nie będzie łatwo, powiem ci, Mati. O Boże. Dotąd to dojdzie jakoś, później zobaczycie. Będę jeszcze robił parę rzeczy. No, jak dam radę w ogóle to przeżyć, nie? Pewnie jak się uda na jednej sesji, ale zobaczymy, co to będzie. Linia. To już mazakiem boli, nie? No śmieję się. Igą nie będzie, nie? Nie wiem, czy wiesz, co robisz. Wiem. Nie wiem w sumie, zobaczymy. Będzie ciepło. Będzie się lało, ze mnie coś czuję, nie? Nie no, przeżyję chyba. Mówią, że na szyi najgorzej. I gdzieś tam łokcie. Mi się wydaje, że chyba pod pachą. Pod pachą? I na stopie. Stopę przeżyłem i pan. Miałeś na stopie? Nie polecam. Ja pierdzie. Ale to się chyba zciera, nie? Czy nie? Tak, stopa troszeczkę schodzi, no. Fajnie. Jak... naprawdę ciężko, stopa jest straszna. Ja widziałem kiedyś tatuaż, jak z tej bajki Toy Story był ten Andy, nie? No. I tam te zabawki miały podpis ten pod stopą Andy. I ktoś sobie tatuował, nie? No. To samo co te zabawki. Nie ruszam się. Ręce do mnie, no, okej. To jest najgorsza czynność, nie? Nie będzie dobra. Wiem, że to jest straszne. A jak to będzie poleć? No, będzie. Już czuję jak kalkę przytrzymać. Nie? Już boli, nie? Już boli, no. Ściąga, co? Fajnie, nie? Druga część. Najgorzej jest to odbić, bo to nie jest takie wcale proste. Złapać idealną linię z tej strony. Ale to będzie boleć. Nie będzie, wreszcie nie boli. Nie boli. To nie boli. To ten spędzi tylko, nie? Nie, no będzie boleć, będzie. Ale damy radę. Nie pocieszasz mnie. Nie mogę. Nie, jak powiem, że będzie miło, no to... Lepiej się nastawić na najgorsze. A wiesz co było najgorsze? Jak sobie robiłem właśnie tu na klatce i potokiem. Mhm. Zrobiłem pierw potokiem. Mówię, kurde, w ogóle nie czuję bólu, nie? Mhm. A tu wiesz, tu jest miękko. Ale to malutkie tatuaż, nie? Tak. Cieniutka igiełka, tutaj jednak... A później jak mi zaszło tu? Jest też unerwiona. Klata też boli, mnie klata też bardzo boli. A ja się wiesz, nastawiłem tak, że no git. Tu potokiem nie bolało, to też będzie okej. Okay. Mhm. I... ja pierdziu. Środek musimy sobie porównać. Sztos. Wiecie co? Mati mi powiedział, że mam to takie jabłko Jakuba. I jest przypał, bo to najbardziej boli ponoć wtedy. Słyszałem, że jest uczucie, jakby ci gardło podrzynali. Tak będzie. Cięcie żyletki. Chcę już to mieć. A tu jest ten, usypiasz. Ja też fałcie mam taki. Znieczulenie. Bierzesz kija, pyk. Klient zasypia, budzi się już z tatuażem. Zróbmy tak. Ja się nie będę ruszał. Możemy zrobić, nie? Tak, dawaj. Będę celował w kolano, okej. Okay. W głowę. Dobra. Żeby zasnąć na chwilę i się obudzić, później jest gotowy. Że rapi, zaśniesz już na całe życie. No, to wtedy przypał będzie. Przez chwilę się tak nie stresowałem jak teraz. To jest normalne. Ajajajajaj. Tego, że się nie wyspałem. A ja wiem, że zaraz się rozbudzę. No, zaraz się pobudzę, no. A może zaśniesz? Miałem przypadek, że tacy zasną. Tak? Kurde, to powinienem przyjść tu taki zmęczony potężnie. Ale chyba nie na szyi zasnął, nie? Robiłem mu rękę. Albo udawał, że śpi, albo faktycznie zasnął. Coś tam chrapał, ale...
Nie mogę stwierdzić, czy on faktycznie jest tak mega zasnął. Ja pierdzielę. Ja wiem, że będę żałował w połowie i będę musiał przetrwać drugą połowę. No tak, na pewno. Ale fajnie to wygląda. Podoba mi się bardzo. Jak dawno nie robiłem tatuażu. Czyli teraz taki delikatny kontur, tak? Tak, no delikatne zaznaczenie. Już później będę sobie jechał na gotowo, nie? Postaram się być bardzo delikatnym facetem. Ale maszynka nie będzie delikatna. Bardziej na boczek, bardziej na bok, okej. Okay. Pierwsze koty zapłaty. Mi się mogą tu żyłki ruszać, bo ja mam takie nerwy porąbane. Mhm. Więc w razie co ostrzegam. Zaraz ci już chodzę, to nie będzie, już nie robię. I dobra. Na spokojnie oddychasz. Spokojniutko, powolutku. Jak? No tak lekko to spoko, nie? Ale jeszcze pewnie takie miejsce chillowe. Mhm. Ale zaraz będzie pewnie gorzej, nie? Czyli to jest teraz lekko wbijane, tak? Mhm. A będzie mocniej? No tak mi źle, no. I w skali bólu od 1 do 10 ile? O. Teraz? Mhm. No tak, 4, 5. Zaraz wiesz. O, teraz boli. Przyzwyczaj się. Tu już jest wbite. O Boże. Bandyta. Teraz jeszcze wypełnić. Wypełnienie boli chyba najbardziej mi się wydaje z tego wszystkiego. Bo tu tylko kontur i cały środek jeszcze będzie. Całe to w środku. Ale będzie boleć. Zrobiliśmy małą przerwę, żeby odpocząć i zaraz lecimy. Wypełniane. A na grzdylu myślałem, że gorzej będzie, tak się nastawiłem. Ale to wypełnienie będzie gorsze, mi się wydaje. Nie lubię tego. Ile? 9 igieł? Mhm. Na bok, na bok. Okej, okay, dobra. Super. I ruszymy delikatnie. O, jakby tak było, to by było git, nie? Ale tam na środku to będzie przerąbane. Myślałem, że gorzej. Ale podobnie jak wcześniej, nie? Dobra, trochę tragedia. No, będą takie punkty, gdzie bardziej ukuje, no to nerwy. Będzie radują inaczej. Nie jestem twardy jak żelki z Biedronki. Tak. Twój tekst mocny to jest. Ja to zapamiętam. Pamiętajcie widzowie, bądźcie twardzi jak żelki z Biedronki. Tak jest. Nie więcej. Mama jak mnie zobaczy, to mnie zabije, nie? Dobra, już jest połowa, prawie. Ale boli jak cholera, nie? Może będzie fajnie, nie? No zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Nie wyjdzie, zawsze to opcja zrobimy na czarno. Będę całą szyję czarną. Teraz normalnie czuję ból pod językiem, nie? Nie wiem czemu, ale lewa strona mniej mnie boli niż prawa, a już mnie strasznie boli ta lewa strona. Mam nadzieję, że... Ale syto to wygląda, nie? Kozaczek. Kryminalista, bandyta. Dobra, teraz idziemy tu. Po druga strona? Tak, no delikatnie, nie? Miał być pół i przerwa. Nie, no, tak nie będzie. Oddychaj. Spokojnie, spokojnie. O, jest fajnie, ja wiem. Spokojnie. O, jak miło. O, jak fajnie, ja chcę jeszcze raz. Jak chcecie przyjść się zrelaksować, wpadajcie zrobić sobie tatuaż. Naprawdę można tutaj lepiej niż w spa. Na jakimś masażu. Jest super. Zero bólu, masażek igłami, akupunktura, te sprawy. Dobra, mamy już końcówkę. Jeszcze detale. Powiem wam, że nie fajnie w pewnych momentach. On lubi sprawiać ból. Mati to lubi. No już finish. Ale kurde, przeżyłem. Pół godziny i mamy. No, ale zaczynaliśmy o 9, jakoś jest 13, 13:16, no powiedzmy, że 4 godziny jakoś. Ale kurde, nie jest lekko, nie? Ale podoba mi się mega, sztos jest. Chcę poprawić detale i mamy to. Jestem ciekawy reakcji mojej mamy i w ogóle. Na pewno będzie szczęśliwa. Bardzo. Mama będzie zadowolona. Ona w ogóle nie jest za tatuażami. No ale git. Mam jeszcze aloes łagodzący, skończyliśmy. Ale mnie napieprza, nie? Szczypie jeszcze takim alkoholem psiknęliśmy i nie mogę się ruszać normalnie. Ała, ale jest przykozak. Ale to boli, nie? Ja już tej szyi nie dotknę przez chyba miesiąc, nie? Strasznie wygląda, nie? Inny człowiek, nie? Był brudny, no. Pobrudziło się. Jeszcze folię zakładamy na to, dopiero w domu mogę ściągnąć. Ale to piecze. Myślałem, że będzie chillowo. Było! Było chillowo! Dawaj się razem. Było chillowo. Nie jesteś jak rzadki z wyrobiliśmy się w
4,5 godziny jakoś. Ja pierdzielę, to w ogóle się robi na dwie te. Na dwie sesje się mówi. Na dwie sesje się robi, ja już nie myślę, nie? Na dwie sesje, czyli w jeden dzień, na przykład za jakiś tam czas znowu. A myśmy to na raz pierdzielnęli. Twardziutko, jak żeleczki, tak jest. Ja się zbieram i boję się trochę reakcji mojej mamy. Powie, że to nakczepione, naklejone czy co? Jeszcze, nakleili się, pobudziłem się, no i teraz... Albo jej wmówię, że to jest naklejone. W którymś odcinku jej powiem, że to jednak prawdziwe. Jak obejrzy to. Zobali. Porobiłem fotki, lecę do domu. Jestem tak zmęczony. Otwórz! Otwórz szybko! Zobaczmy, gdzie się skapnie. Zasłonię żyje aparatem. Bu. Ej! Patrz! Patrz! Git? Ale akcja. Akcja! Grubo, nie? Zdziwiona, taki potężny tatuaż. Potężny jest? No. Kurde! Jak Julka mówi, że jest potężny, to jest potężny, widzowie. Jest git. Mamo, zostaw na chwilę telefon, zanim wejdziesz. No odłóż, gadasz z kimś? No nie gadaj chwilę. Czemu ty takie rzeczy robisz? Fajnie! Mi się podoba, to jest. Na raz, czaisz? Na raz to przeżyłem. Nie, nie podoba. A mi się nie podoba, widzowie. Ty nie lubisz tatuaży. Nie lubię tatuaży, ale nie w tym. Ja, to, że miałeś tutaj, to okej, okay, ale idzie. Co jest git? Dla mnie bomba. Co, nie podoba ci się? Ile na 10? Minus 4. Minus 4? Bardzo wysoka ocena. Idziemy zapytać pana Waldemara. Panie Waldku! Gdzie jest mój wnuk? Pierwsze pytanie. No ty jesteś w łebku. I cię zapieprzą w to. Czemu? No to ty, to świeże. Jak z kryminału byś wyszedł, wyglądasz. Dobrze. Kryminalny Jakub. Na jajku se zrób jeszcze. Mam pokazać ci? Patrz. Brek, patrz! Elegancio, no co, nie powiesz, nie? No nie jest złe, ale to kurde... Fajnie, mi się podoba. Fajny wzór, bo odwalił na raz, czaisz? Bez, nie na dwie sesje. U takiego gościa w Kamiennej Górze. U Matiego. Ale odwalił nieźle. Bolało, nie? A co ty jeszcze? Tu masz nie, nie dotykaj, nie dotykaj. Ale niżej jeszcze. No to tu. Nie dotykaj, bo to jest świeże, wiesz? Żeby zarazki nie wleciały. Takie dostałem informacje. Git! El pan Jakub. Chodź ci pokażę, co jest git. Pokaż, co jest git. Panie Waldku. Git to jest ten karton. Ooo! Świeżutki. To jest git. Świeży karton. Kupię. Twoje ulubione. Moje ulubione. Promocję dostałem. Promka? Od Sylwestra. Tylko u Sylwka w sklepie. Adek. Pawlanek, Oktober, Beer. Współpraca. Zapraszamy serdecznie do współpracy. Tak, nie? Piwa bezalkoholowe polecamy. Oczywiście, 6%. 6% bez alkoholu. Piwo minus 6%, polecam. Dobra, widzowie, to by było na tyle w tym odcinku. Chciałem wam pokazać, o tu, że to jest. I mama się cieszy, zobaczcie, jaka uśmiechnięta, zadowolona, że jej synek zrobił sobie tatuaż na szyi. Wiecie, gdzie by sobie mógł zrobić mój synek tatuaż? Mam pokazać ci? Tak, proszę. Patrz, podtrzymaj kamerę. Jak się patrzy, nie? Co wy macie? Bo ty jesteś durny. Co wy z tym macie? Tato też stoi i patrzy. O co wam chodzi? Bo nie wierzę, co się z tobą dzieje. Dobra, widzowie. Kończymy ten odcinek. Żebyście się nie zdziwili, że mam tatuaż. Po prostu takie info. Łapka w górę, sub i oglądajcie kolejne poprzednie filmy. Bo szykuje się coś fajnego, coś grubego. Nie tylko będę miał takie fajne autko, że tak powiem. Ale to już zobaczycie, o co chodzi. Już niebawem, w niedalekim czasie, w odcinkach. Trzymajcie się. Ciupapi. Pieprznięty, ale mam esse, mam pełen luz. Po coś tu jestem, chcę dotykać chmur i pływać w basenie. Nie robić już nic, to moje marzenie. Ale mam esse, mam pełen luz. Po coś tu jestem, chcę dotykać chmur i pływać w basenie. Nie robić już nic, to moje marzenie.